Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie i wracamy z powrotem do patchnotesów. Moje wakacje się niestety skończyły i czas wrócić do rzeczywistości, więc wracamy również z patchnotesami. Widziałem, że tutaj przez ostatnie dwa tygodnie weszły fajne zmiany, bo m.in. Arena of Solar, którą już udało mi się przetestować, bardzo fajne doświadczenie, potem postaram się w osobnym materiale Wam dać więcej informacji na ten temat, fajna naprawdę zabawa, jeszcze nie zdążyłem tych nowych Hadoomów przetestować, ale najwidoczniej wygląda na to, że będzie wystarczająco miejsca dla wszystkich graczy, żeby sobie, żeby się pomieścić, żeby nie walczyć o te spoty, szczególnie, że jeszcze są te prywatne serwery, więc wszystko idzie w kierunku właśnie, powiedzmy, takiego casualu. I tutaj też właśnie są kolejne zmiany, tym razem jeżeli chodzi o morski content, morską zawartość, ale również quality of life. I sobie przejdziemy do pierwszej części, czyli nad eventami z Great Ocean Zones. I tutaj mamy zmiany przede wszystkim takie, że drop rate będzie zwiększony do tych właśnie mobów, które można spotkać na morzu. Niestety ja dużo nie robiłem barteru, ani nie bawiłem się, nie interesuje mnie w zasadzie morski content, więc przepraszam, jeżeli tutaj będą jakieś nieścisłości, ponieważ nigdy nie miałem z tym do czynienia. Starałem się po prostu wszystko sprawdzić przed robieniem tego materiału i oby to było w porządku. Ewentualnie dajcie znać w komentarzu i po prostu mnie poprawcie. Również pozmieniały się tutaj materiały, które możemy zdobyć z niektórych potworków i wygląda na to, że dodatkowo one będą dropić, na przykład krokodyle czy lekraszan, dodatkowe materiały do stworzenia giru bądź materiału na statki. Również Agris będzie zmniejszony co do tych mobów, między innymi właśnie te krokodyle. Wydaje mi się, że krokodyle to jest jeden z lepszych spotów na właśnie grindowanie pieniędzy czy lekraszan. Pozostałe, powiem szczerze, że to są chyba jakieś podstawowe tutaj Goldmon, Medium, Battleship, to są takie statki. Nie wiem, nie ma tutaj porównania do poprzednich punktów Agris, no ale wydaje mi się, że jest zdecydowanie mniej niż było do tej pory, więc starają się po prostu zbalansować to, co dali nam właśnie, jeżeli chodzi o zwykły grinding potworów, i tutaj starają się też zrobić, żeby ten barter też miał jakiś lepszy zarobek niż do tej pory. Kolejny to pojawia się taki specjalny przedmiot Ferocious Sea Monster Spirit Pouch i wygląda na to, że to jest po prostu trash loot, który jest wart 100 tysięcy, jeżeli nam wypadnie. Kolejna sprawa to się pojawia Bizarre Funk Drops, czyli tutaj możemy go wymienić na Blue Whale Oil albo Blue Whale Tendon, czyli po prostu na materiały. Zwiększone są ceny, jeżeli chodzi o market, niektóre rzeczy, które można dostać właśnie poprzez barter czy pływanie, m.in. Whale Tendon Potion teraz może kosztować maksymalnie 1,6 miliona za sztukę, czy Coral Crystal może 9 milionów, a Elixir of Deep Sea 20 milionów silvera, czyli dość sporo będzie teraz kosztowało, szczególnie, że te eliksiry nie mają reusu, niektóre z nich, oprócz tendonów, które tutaj są wyjaśnione, więc cena może trochę zatrważać, ale pamiętajmy o tym, że teraz można o wiele więcej zarabiać. Niektórzy zarabiają nawet i miliard na godzinę, jeżeli są dobrzy. Więc no, tutaj też musi być na markecie zmiana. Kolejne to dodano kolejne recepty. Trzy, żeby stworzyć, zupgrade'ować Efery Caraval czy Galeas. I tutaj jest Adhesive for Upgrade. Również pozmieniane zostały opisy, tak żeby było to zwięzłe i dobrze wytłumaczone. W BDO mamy masę materiałów, które po prostu ja sam nie ogarniam totalnie, jeszcze szczególnie jeżeli chodzi o morze, no to tutaj jest naprawdę dużo tego, a ogólnikując całe BDO, to w zasadzie bym musieli zrobić storage z tysiącami slotów, żeby to wszystko utrzymać, ponieważ cały czas brakuje slotów i trzeba to rozrzucać po różnych miastach, ale dobra, przechodzę do pierdół, a wy chcecie na pewno eventy obejrzeć, jakie są. I Weekly Special Silver Products, czyli tutaj możemy za silver kupić materiały, między innymi
jest Today's Fine Steeds Training Box, czyli za 624 Silvera. Można wybrać sobie jeden z tych materiałów do robienia tej dziewiątki i to będzie między 24, czyli od piątku, aż do niedzieli 26. Następne będą się pojawiać, widać tutaj jest coming soon, czyli nie chcą zdradzić, jakie będą następne nagrody, więc trzeba będzie sprawdzać, czyli przez następne 3 weekendy będą dodatkowe nagrody. Lecimy dalej. Heat up with hot time event has started. Czyli tutaj mamy taki bonus do life skilli, czyli praktycznie wszystkie life skille mają 30% więcej, czyli możemy szybciej levelować właśnie dany life skill i tutaj one są w pewnych odstępach czasowych. Jeżeli chodzi o nasz region, czyli między 16 a 23, a w weekendy między 17 a 5 rano, liczymy tutaj od piątku 17 do poniedziałku 5 rana. I pierwszy tydzień to będzie, czekajcie, okej, okay, czyli przepraszam, to jest inaczej, czyli tu był tylko przykład, źle zerknąłem. Pierwszy tydzień będzie zawierał Combat X 300%, Skill X 50%, następny tydzień, czyli od 29 do 6 lipca będzie Combat X 500%, Skill X 100%, trzeci będzie dawał 700% Combat Expa i 150% Skill Expa, a ostatni, czyli 13 lipca, a 20 lipca będzie to 1000% Combat Expa wyznaczony tym czasie i oraz 300% Skill Expa, więc dość sporo. Okej, okay, czyli dobrze widziałem. Okej, okay, nieważne, musiałem, dobra, drop rate and life skill, hot time, tak samo jak do właśnie Combat Expa i Skill Expa, trochę się zamuliłem. Również tutaj jest life exp 30%, a w ostatnim tygodniu, czyli między 13 lipca a 20, będzie life exp 100% i item drop rate 100%. Będziemy mogli się zdecydować, czy chcemy sobie pogrindować, wylewelować postać, czy może jednak skusić się na jakiś life skill i spróbować szybko to wylewelować. Oczywiście tutaj mamy listę rzeczy, która jest poza tym eventem, czyli mamy tutaj na myśli wszystkie bossy, world bossy, summon scrolle, field boss luty, pit of undying, dark rifty i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu chodzi tutaj o zwykłe, normalne spoty, czy normalne potworki, które będziemy live skillować, albo materiały. Przechodzimy sobie dalej. Summer Special Login Rewards, czyli wystarczy zalogować się, żeby otrzymać te nagrody. No i to jest po prostu kalendarzyk, tym razem troszeczkę poszerzony o lepsze nagrody, bo tutaj mamy na przykład Classic Outfit Box w dniu 14, a w 21 Premium Outfit Box, jest on na 21 dni, czyli będzie to dość ciekawe, wystarczy się zalogować, więc jeżeli ktoś gra tak sporadycznie, warto się do BDO ogólnie, to jest taka ogólna porada, warto się zalogować chociaż na chwilkę, żeby poodbierać te nagrody i ewentualnie, jeżeli nie macie czasu, po prostu się wylogować i zostawić to na później. Bardzo dbają też o nowych graczy, ponieważ tutaj mamy zestaw rzeczy tylko i wyłącznie dla nowych oraz powracających i tutaj mamy m.in. Simple Chromeal, Timefield Blackstone, czyli właśnie wszystko do serwerów sezonowych, czy All Moon, Alchemy, Catalyst, jeżeli chcemy tam robić na przykład gwarantowany pen, mi się wydaje, to jest ten przedmiot, już dokładnie nie pamiętam, a tak, do gwarantowanych penów, kurde, tego naprawdę jest dużo, żeby to wszystko spamiętać. I do powracających troszeczkę gorsze nagrody, jeżeli chodzi o powracających, bo Sharp Black Crystal 1 sztuka, czy Timefield Blackstone 10 sztuk, a na po 90 minutach grania Advice of Memory czy Immortality, a trochę takie żałosne nagrody dla powracających, ale wydaje mi się, że po prostu zauważyli troszeczkę, że niektórzy robią sobie 30 dni wolnego, żeby mieć na przykład dodatkowy kalendarzyk i szybko sobie korzystać na przykład ze spotów na tych serwerach, które są dostępne tylko dla nowych, a tak dużo ludzi lubi robić. Backend tag Lemma Island Sea Life event has started, czyli tutaj jest NPC na tych tutaj wyspach Aquila Wharf oraz Valley. Możemy sobie wziąć questa i potem możemy sobie wybrać nagrodę Crown Coin, to jest Speed of Undying, o ile dobrze pamiętam.
I tutaj są Frosty Blackstone, Fiery Blackstone oraz Verdant Blackstone. To jest do materiały do właśnie barteru, jeżeli ktoś chce. Wydaje mi się, że to jest Daily Quest, dobrze, dobrze, Daily Quest, ok. Czyli możecie go robić codziennie. Bedography Event has started. Czyli tutaj mamy zrobienie zdjęcia, jak możecie tutaj zobaczyć escape menu, community oraz fotogalery. Możecie zrobić sobie zdjęcie, je wysłać i tutaj możecie zaatakować w zasadzie o nagrody, czyli wystarczy tutaj wpisać tytuł, rzucić ładnego screena i po prostu starać się wygrać. Mamy tutaj dużo do wygrania, ponieważ pierwsze miejsce, a w zasadzie 5 miejsc, 5 zwycięzców otrzyma 11 500 pereł, a dla osób, które po prostu w ogóle wejdą w ten event, tutaj jest tydzień pierwszy Shakatu Luxury Box, następny również, czyli co tydzień będzie do wyboru Shakatu. Tak jeszcze zerkam, ok, czyli wszystko, ok, w porządku. Drobne zmiany, jeżeli chodzi o postacie: Warrior, Sorc, Muza, Valkyria, Kunoichi Ninja oraz Dark Knight, nie ma tego za wiele. Kolejna sprawa to znowu robią Quality of Life, czyli ułatwiają nam życie, jeżeli chodzi o BDO. Tym razem skupili się na Mansion Narkstone. To są takie scrolle, które się robiło koło Valley, tym razem to zmienili. I będzie to na Faded Ancient Relic. Możemy tutaj robić to z 5 maksymalnie osobami. Tutaj możemy wkładać te scrolle i po prostu każdy wykorzystuje swoje scrolle. Dzięki temu możemy to robić szybciej i z kimś. Wcześniej to było po prostu solo. Tutaj po prostu też jest zwiększony DP i AP, żeby to mniej więcej była jakaś tam walka, powiedzmy sobie. Ale jeżeli ktoś ma dużo i zaoszczędził, to teraz może to robić sobie z kimś, a nie po prostu solo. Nudne to jest też. I oby tam były lepsze nagrody. Nie wydaje mi się, żeby coś było pozmieniane. I trzeba po prostu samemu sprawdzić. Tutaj tylko jest dostępna, jakie są nagrody. Czyli Nark Irk Accessory, Valtara, Eclipse Belt. To są chyba te najlepsze. Trochę Silvera, czy Peridot Petal. Różne takie pierdoły. Dodano Trade Goods to the List, czyli jeżeli chodzi o te level pierwszy bartering, czyli to, co wymieniamy materiały z marketu na pierwszy poziom barteru, zostały zwiększone ilość materiałów, które można spotkać na mapie do wyboru, aby zrobić właśnie ten pierwszy poziom. Tutaj zmniejszono ilość wymaganą właśnie do tych barterów. Tutaj jest cała lista, nie będę wszystkiego tutaj opisywał, a usunięte zostały m.in. Acacia Sa, Blog, Whitegrass, Nutmeg i Old Tree Bark, czyli takie różne materiały. Niektóre są takie lepsze jak Acacia Sa czy White Cedar Sa. Wydaje się, że tego na markecie aż tak dużo nie ma. Kolejna sprawa to bardzo długo oczekiwane właśnie waga, jeżeli chodzi o Imperial Delivery. Wcześniej trzeba było robić po 10, 20 czy tam 30 boxów maksymalnie i trzeba było je wymieniać. Tym razem będą one ważyły 10 LT, czyli 10 wagi, i będziemy mogli po prostu raz zrobić i po prostu wszystko naraz wymienić. Nie trzeba będzie się z tym pierniczyć. Tutaj możemy zobaczyć również wyjaśnienie, ładny kolorek. No i cały czas idą w tym właśnie Quality of Life, żeby to wszystko poprawić. Teraz pojawia się troszeczkę więcej rzeczy, które możemy odzyskać. Nie wiem, czy wiecie, ale 2 razy na miesiąc, jeżeli coś usuniecie, czyli wyrzucicie do śmietnika, nie że spalicie w enchancie, możecie odzyskać. Czyli na przykład jeżeli do śmietnika wrzucicie Gryfon Helmet, no to macie możliwość automatycznego tego wyciągnięcia, uratowania tego przedmiotu, ale pamiętajcie, że to jest maksymalnie, o ile dobrze pamiętam, 2 przedmioty na miesiąc. Więc jeżeli wyrzucicie więcej, niestety nie odzyskacie tego. Zwiększono maksymalną cenę, jeżeli chodzi o lightstone, czyli te wszystkie lightstone, te takie w zasadzie pierdołki, które jest masa na markecie, mają zwiększoną cenę.
O! I zwiększona cena to jest 5 bilionów silvera. A, okay. O, przepraszam, czyli to nie są pierdułowate. Okej. Okay. I to są te lepsze. No tak, w zasadzie widzę teraz Frenzy Ground. Wcześniej one były do około 300 milionów, mi się wydaje. Nie jestem teraz pewny. Po powrocie z tych wakacji to chyba mi się wszystko pozapominało. A 5 miliardów. 5 miliardów za jeden, no to dużo. Dodano nowe recepty, jeżeli chodzi o alchemię, żeby stworzyć właśnie te Purify Lights on Fire i z nich możemy losować sobie dany kamyczek. Tutaj... Okej, okay, tutaj dodany został kolejny kamyczek, Magical Lightstone Crystal, czyli jeżeli ktoś ma alchemię guru 1 bądź wyżej, może otrzymać. Jeżeli wymienimy jakiegokolwiek Lightstone'a, otrzymamy ten kamyk i możemy właśnie te nowe formuły wykorzystać. Tutaj jest to potrzebne, czyli możemy tu zobaczyć, że jest 10 sztuk wymagane. Tutaj są właśnie wszystkie te ilości wypisane, ile trzeba do danej recepty. Kolejny to jest Liana's Toolbag i tu możemy zobaczyć, jak to wygląda, czyli po prostu też ułatwione, że można łatwo wrzucić i wymieniać te life skillowe przedmioty i powinno to trochę nam poprawić znajdywanie własnych przedmiotów. Jeżeli chodzi o kolejne Quality of Life, to tutaj jest wyjaśnione, lepiej wyjaśnione, jeżeli chodzi o te przedmioty, m.in. Combat Skill Exp czy J Special Scroll. Po prostu starają się, żeby wszystko było bardziej wyjaśnione, jeżeli chodzi o nowych graczy. Starzy graczy to wiadomo, wszystko już tam mniej więcej wiedzą, no ale ci nowi mogą mieć z tym problem. Kolejna sprawa i chyba jedna z ostatnich to, że Gefiny zostają znerfione, bo tutaj możemy zobaczyć Elkar Drop Rate zmniejszony o maksymalnie 75%, Crocdalo Origin Stone o 85%, Forest Fury 69%, Pure Forest Breath o 69%, jedynie zwiększony jest szansa na Kafrasy o 15%. Możemy tutaj spokojnie mówić o nerfie tego spota, szkoda, bo był bardzo fajny. Trzeba sprawdzić, jak to teraz wygląda. Kolejne, jeżeli chodzi o wierzchowce, to zmniejszone zostały wymagania, jeżeli chodzi o używanie automatycznych umiejętności, m.in. jeżeli chodzi o konie. Automatyczny sprint był do tej pory od Artisan 1, teraz wystarczy Professional 1, czyli znowu te widełki są znacznie ułatwione, ponieważ Professional 1 to w zasadzie nie wymaga dużo, żeby móc go używać. Również jeżeli chodzi o wielbłądy, malutkie słonie czy wagony, to wszystko zostało zmniejszone do Professional 1, czyli znowu ukłon dla nowych graczy. Dodano kolejne questy poboczne do Black Desert. No tego trochę tutaj jest, nie będziemy tego opisywać, ponieważ bym musiał chyba zrobić te patch notesy dwugodzinne. I drobne zmiany. Nie wiem, dlaczego tutaj na przykład jest, że pri robią jedyneczkę, duo dwójkę. Wydaje mi się, że to jest i tak dobrze wyjaśnione, ale no okej, okay, no dobra. Może tak jest jeszcze łatwiej wytłumaczyć, dlaczego jest pri, duo, tri i tak dalej. Okej, okay, przechodzimy sobie do ostatniej rzeczy, czyli do Pearl Shopu. I pojawia się box. Jeżeli chodzi o 1000 perełek, tym razem kupując 1000 otrzymujemy 1000 za darmo. I to prawdopodobnie jest jeden zakup, dokładnie. Jeżeli ktoś się skusi na więcej pereł, jest dostępne 6000 plus 600 razy 2, czyli mamy tutaj 13200 pereł w cenie 6000 akoinów, również maksymalnie jeden zakup. Outfit Sapphire, mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam, Storm i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Mystic i kosztuje 3400 premium, a zwykły outfit 2200. Tutaj są, można części po prostu kupić. Nie wiem, dlaczego tutaj jest Calm. Ok, czyli to są jakieś różne odmiany, tak? Tu jest Storm Calm. No okej, okay, dobra, trzeba by... Okej. Okay.
Nie wiem, o co chodzi. Hexa Premium Outfit Pack, 6 outfitów za 13600, dodatkowo 300 crowstone'ów, 4 outfity za 5800, 4 premium outfity za 6800, 4 pety możemy sobie wybrać z tej listy za 1800, ale to są chyba wszystkie tier 1. Tak, tier 1. Kolejne premium pets za 2200, czyli też możemy 4 sobie wybrać. Możecie również wybierać takie same, jeżeli chcecie. Rare pets 2 plus 2, czyli kolejne 4 pety za 2200 pereł. Jeżeli ktoś potrzebuje maidki czy butlerów, to tutaj również 4 za 2400. Special sale, czyli standardowo już Artesia Memory, czyli zwiększają regenerację durability. 225 pereł za 10 sztuk. Celestial Horse Calling Horn Permanent za 1125 pereł. Wyprzedaż, maksymalnie jeden zakup. Pamiętajcie, że to jest na postać, nie na konto, więc jeżeli kupicie na postać Y, to niestety nie użyjecie tego na postaci Z. Pamiętajcie o tym. Teyas Orb 10 sztuk za 1250. To jest przydatne do zmiany i pojedynczego skilla. Wróżki Mad Scientist Marnis Adventure Box za 449, to jest loot box, to jest jedna sztuka tylko za połowę ceny. Zobaczmy sobie, co można tam wygrać, czyli maksymalnie crownstone 5000, jest na to 5 setnych szans, żeby wygrać. Oj, chyba wyłączyłem pet shop, a nie, jest tutaj, dobra. Mystical Artesia Memory Bundle za 500 sztuk i to są kolejne lootboxy i te kosztują 500 sztuk. I czy, no i tu są kolejne, wow, ile tych, o przepraszam, to jest mój antywirus. Kolejne boxy Tiger Pouch of Fortune, co to jest, ciekawości zerknę. Czyli mamy do wyboru albo Black Tiger Pouch of Gorge Fortune, albo Mystical Artisan Memory Powder. Aha, i tutaj w zależności od tego, co poleci, to są kolejne. Okej, okay, czyli to jest lootbox w lootboxach. Kurde, niesamowite, co oni wyrabiają. I Weekend Goodies, czyli za 5000 pereł można kupić Combat Skill X Exchange Coupon, czyli jeżeli ktoś chce sobie przełożyć poziom oraz punkty do umiejętności, to może to teraz zrobić za jedyne 5000 pereł. Today's Fine Steeds Training Box za 624 silvera. Charakter Slot Expansion Coupon kosztuje teraz 300, połowę taniej. Jeżeli chodzi o przedmioty z Loyalty, teraz możemy kupować sobie 10 Crossstone'u, 2 Valkscry, Awakened Saunil Siege, Captain Summon Scroll, bardzo dobry scroll za 100 lojalek i jest to daily, warto wykupywać codziennie. I teraz na wyprzedaży jest outfit dla Lady Bell Premium Set na 2720 pereł. Tutaj poprawiony został outfit, jeżeli chodzi o Guardiana, czyli pewnie znowu buty zostały dodane, a nie, tym razem rękawiczki. No dobra, czyli rękawiczki są osobne, jak tutaj możecie zobaczyć. Jeżeli ktoś miał już ten outfit, otrzyma te rękawiczki w mailu. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie tego patch notesa. Mam nadzieję, że wszystko zostało w miarę wyjaśnione. Jeżeli nie, dajcie znać w komentarzu, postaram się dla was znaleźć informacje. Oczywiście możecie mnie znaleźć na Discordzie, Twitchu, Twitterze oraz w grze, jeżeli macie taką ochotę. I widzimy się następnym razem. Yo, yo.